Rozpuszczalny tam z tyłu. Cieszę się z tego bardzo, że właśnie o tej godzinie, teraz w tym czasie zgromadzimy się tutaj, aby wielbić Jezusa. Nie kogoś innego, nie jakiegoś człowieka, nie jakieś stworzenie, ale wielbimy samego Boga. I moją radością jest to, największą, którą chcę wyrazić, to jest to, że święta wielkanocne mogę w tym roku spędzać zupełnie inaczej niż jeszcze miało to miejsce rok temu, gdzie mogę wielbić Pana całym sercem i nie muszę wypełniać żadnych jakichś obowiązkowych praktyk religijnych, jakichś rytuałów wykonywać, ale po prostu czystym sercem, podnosząc ręce, wznosząc serce do Pana, mogę Go uwielbiać. I cóż innego Pan Bóg oczekuje od nas, jak właśnie tego, bym Go wielbił na każdej chwili, w każdym momencie, bo Bóg jest godzien tego, aby Go wielbić. Jezus jest godzien tego, aby Go wywyższać. I patrząc na to nawet, jak to jest opisane w Biblii, chociażby u proroka Izajasza, gdzie aniołowie dniem i nocą wołają: święty, święty Pan Bóg zastępów. Jeśli aniołowie to czynią, jeśli aniołowie dniem i nocą wielbią Boga, to cóż my, Boże dzieci, mamy innego robić? Więc chcemy robić dokładnie to samo. Chcemy wielbić Boga dniem i nocą, nawet śpiąc. Pragniemy, aby wywyższać Jezusa, aby wielbić Jego święte imię. Dziękuję Bogu za Was, dziękuję Bogu za brata pastora i za to, że dzisiaj możemy być razem tutaj, że dzisiaj możemy świętować Wielkanoc, zmartwychwstanie Pana, tę pamiątkę, możemy w zupełnie inny sposób świętować, właśnie jak mówi Biblia, że Bóg chce, aby Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie, a więc w sposób naprawdę duchowy, sercem, z całym oddaniem, ale nie musimy tutaj robić jakichś uczynków pobożnych. Sercem wznosimy do Pana. Stoję tutaj przed Wami dzięki łasce Pana, dzięki Jego dobroci, aby dać świadectwo mocy Boga, mocy Ducha Świętego, prawdzie Bożego Słowa. Mam w ręku Biblię, która przez apostoła Pawła jest nazwana mieczem ducha. Słowo Boże to miecz. W języku duchowym ma to bardzo ważne znaczenie, ponieważ miecz jest do cięcia, do zadawania ciosów. A Biblia mówi, że miecz ten jest obosieczny. A więc ma dwa ostrza z dwóch stron. Dlaczego obosieczny? Ponieważ Słowo Boże, kiedy ma uderzyć, to musi wywołać w człowieku reakcję. Nie może człowieka pozostawić takiego, jakim jest. I dlatego, kiedy Słowo Boże pada, mocne, ostre słowo, takie jak głosił Jezus, bezkompromisowe, to wtedy dokonuje od razu podziału. Słowo Boże dzieli wtedy od razu ludzi. Jedni opowiadają się po stronie Boga, a drudzy po stronie diabła. Ale już wtedy nie ma letniości. Nie ma kogoś, kto byłby obojętny, kto mógłby pozostać. Zobaczmy taki przykład bogatego młodzieńca. Przychodzi do Jezusa i nauczycielu, które przykazanie jest największe, albo co mam robić, żeby osiągnąć życie wieczne. I Jezus mówi: znasz przykazania. I on doskonale znał. Ale Jezus mówi: jednego ci jeszcze brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem chodź za mną. I jaka była reakcja tego człowieka? Czy tutaj Jezus spojrzał na niego z miłością, ale Jezus nie pozostawił mu żadnej innej alternatywy, tylko masz teraz sytuację, opowiedz się, co chcesz w tym momencie zrobić, gdzie chcesz iść, czy chcesz iść za mną, czy chcesz zawrócić? I ten człowiek odszedł, jak czytamy, zasmucony. Dlaczego? Bo jego serce było przywiązane do rzeczy tego świata, do rzeczy materialnych. On położył swoją nadzieję w rzeczach materialnych, w pieniądzach, w bogactwie, które posiadał. Jego serce nie było zdolne iść za Bogiem. Ale podjął decyzję. Jezus
Nie powiedział mu: słuchaj, możesz być taki letni, możesz trochę tutaj, możesz trochę tutaj. Nie. Tutaj było jasne stwierdzenie i dlatego w objawieniu świętego Jana, między innymi, kiedy jest list do kościoła w Laodycei, pamiętamy to, jest napisane, że bądź zimny albo gorący, ale jeśli będziesz letni, to wypluję cię, dosłownie wymiotuję cię z moich ust. To mówi Jezus. To mówi Jezus, który daje konkretnie słowo. I wierzę, że to dzisiejsze spotkanie jest namaszczone i Pan daje takie słowo. Tutaj przyszliśmy na to miejsce, żeby słyszeć Ewangelię. Nie chcemy tutaj słuchać ludzkich nauk, nie chcemy tutaj słuchać jakichś doktryn wymyślonych przez ludzi, ale chcemy tutaj słuchać Bożego Słowa, czystej Ewangelii. Takiej, jaką Jezus przez Ducha Świętego powierzył apostołom i dzisiaj my jesteśmy właśnie Jego Kościołem, Kościołem Chrystusa, Kościołem, który jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. A Jezus jest fundamentem, jest skałą. To na Jezusie, na wyznaniu wiary zbudowany jest Kościół. I dlatego mam nadzieję w Bogu, że nie wyjdziesz stąd taki sam, jak przyszedłeś. Kieruję to szczególnie do tych osób, które być może jeszcze nie znają na tyle Ewangelii, nie znają osobiście Jezusa Chrystusa. Może jesteś katolikiem, może jeszcze chodzisz do tradycyjnego kościoła, może szukasz, ale wiem, że Słowo Boże jest po to, żeby cię dotknąć, że Bóg pragnie, żeby to Słowo weszło do twojego serca. I jednego, czego Bóg od nas oczekuje, jednej postawy, to postawy szukania Boga. Zobaczcie, że dzisiejszy świat, teraz patrząc na ten świat oczami wiary, patrzymy na niego i widzimy, jak jest zepsuty moralnie, jak jest zdeprawowany. Widzimy ten świat i jak ten świat łatwo wciąga człowieka, łatwo wciąga siła reklamy, siła tego przekonania ze strony świata, siła pieniądza, siła seksu, to wszystko wciąga gdzieś ludzi, w jakieś ślepe uliczki wpadają, ale jak mało jest tych, którzy szukają Boga. A zobaczmy, co Biblia mówi. Chciałbym tutaj zacząć od cytowania proroka Jeremiasza, 29 rozdział, 12-13. Jeremiasz 29, 12, 13, strona 848. I tutaj czytamy takie słowa. To Bóg mówi przez proroka Jeremiasza. Możemy od 11 przeczytać. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Ale co dalej mówi Pan? Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. I co jest napisane tutaj? Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. I teraz właśnie szukanie Boga to nie jest takie poszukiwanie, że ja pójdę raz w niedzielę do kościoła czy na nabożeństwo i sprawę mojej relacji z Bogiem zamykam do następnej niedzieli czy do następnej środy. Szukanie Boga to jest postawa całego mojego życia, całego mojego serca, każdej godziny, każdej minuty mojego życia. Czy każde wydarzenie w moim życiu odnoszę do Boga. A Boże, co Ty mi chciałeś przez to powiedzieć? To jest szukanie, to jest pragnienie. Gdzieś tam rodzi się w sercu poszukiwanie, pragnienie życia z Bogiem. Od swojego dzieciństwa, kiedy sięgnę myślą, miałem takie pragnienie, chociaż było to może wtedy jeszcze takie nieświadome, ale pragnąłem Boga, pragnąłem służyć Bogu. Pochodzę z bardzo katolickiej rodziny. Moja mama jest do dzisiaj bardzo gorliwą katoliczką i kiedy zrodziło się we mnie takie pierwsze pragnienie, to mama zaproponowała, żebym został ministrantem. Więc wkładałem w to całą gorliwość, chodziłem codziennie na mszę świętą, codziennie do kościoła i rano, i wieczorem, bo chciałem to gorliwie, ja szukałem Boga.
Ja chciałem mieć właśnie ten czas, żeby być blisko Boga. I kiedy skończyłem szkołę średnią, wtedy w ostatniej klasie szkoły średniej wzrasta to moje pragnienie. Ja chcę służyć Bogu. Ja pragnę tego. I co dla mnie znaczyło wtedy służyć Bogu? No jedyna droga, no pomyślcie, młody mężczyzna, 19-letni chłopak po maturze, chce służyć Bogu. To jak najlepiej służyć Bogu? No iść na księdza. To było dla mnie tak proste i tak zrobiłem. Po zdaniu matury złożyłem swoje papiery do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Chciałem zostać księdzem, bo to czułem, że to jest służba Bogu, że ja wypełnię tę służbę, będę sługą Boga, będę ludzi przyprowadzał do Jezusa. I zaczęły się studia. Pierwsze 2 lata to jest filozofia, później 4 lata teologii. I no, pierwszy rok studiów to był taki zachwyt, wiecie, wszystko nowe, nowa rzeczywistość. Mieliśmy osobną kaplicę, rocznik pierwszy był w osobnej kaplicy, pozostali byli na innym piętrze w kaplicy, klerycy. I naprawdę to był taki czas, kiedy ja godzinami klęczałem w kaplicy. Na pewno znacie to, że w kościele katolickim jest tabernakulum, jest czerwona lampka, która się świeci. Ja się wpatrywałem w tę lampkę, bo miałem takie przekonanie, że tam jest żywy Bóg, więc przychodziłem do tej kaplicy i mówiłem: Boże, ja chcę Ci służyć, ja chcę być dobrym księdzem. I wierzę, że to moje pragnienie było szczere, czyste. Pomimo tego, że nie widziałem duchowo pewnych rzeczy, nie widziałem pewnych praw, ale ja miałem szczere przekonanie. Chciałem służyć Bogu. I zaczęły się pojawiać takie pierwsze kryzysy, wiecie, drugi rok i na trzecim roku kryzysy, zaczęły się moje takie pierwsze niepowodzenia, chociażby bałem się, że nie skończę seminarium, byłem chory na biodro, to też tak dawało mi do zastanowienia, czy ja się nadaję na księdza, bo mam chorą nogę i gdzieś tam miałem takie oskarżenia, że nie skończę seminarium, że nie dam rady. Ale pomimo tego wszystkiego, cały czas przychodziłem do tej kaplicy, klękałem tam i wołałem: Boże, daj mi siłę, podnieś mnie, podźwignij mnie, doprowadź mnie do końca, żebym skończył to, bo ja naprawdę chcę Ci służyć. I pamiętam, że zawsze gdzieś z jakimś pewnym wydarzeniem, które miało miejsce w seminarium, wiązałem to, że będę lepszy, że się zmienię, że będę bardziej święty. I na przykład, kiedy miałem włożyć na siebie sutannę, to było na trzecim roku, to już sobie tak obiecywałem, jak już założę sutannę, to stanę się innym człowiekiem. I faktycznie założyłem sutannę na siebie i 2 tygodnie może pochodziłem w tej euforii, ale nagle jestem takim samym człowiekiem i ta sutanna niczego nie zmieniła. No to znowu sobie wiążę nadzieję, aha, jak skończę 4. rok i będę akolitą, to wtedy już będę mógł rozdawać komunię świętą, to już będę innym człowiekiem. I przyszedł 4. rok, dostałem tą posługę akolitatu, otrzymałem, rozdawałem komunię w kościele, ale wcale nie byłem innym człowiekiem. Cały czas to samo, co tydzień do spowiedzi, co tydzień do konfesjonału i wyznaję swoje grzechy, ale wracam od konfesjonału i następny tydzień i znowu te same grzechy. I tego właśnie nie rozumiałem. Dlaczego, jeśli ja chcę być innym człowiekiem, dlaczego ja nie mogę się sam zmienić? Dlaczego ja nie jestem bardziej święty i chodzę do spowiedzi co tydzień, co 2 tygodnie i nie ma żadnej zmiany? I wtedy, to był rok 91, kochani, już byłem na 5. roku praktycznie, zbliżałem się do 5. roku i Wrocław, miasto Wrocław zostało potężnie nawiedzone przez Ducha Świętego. Były proroctwa dla tego miasta, które mówiły, że Wrocław dla Jezusa. To było tak powszechne i wtedy Kościół katolicki został nawiedzony przez Ducha Świętego i zrodziła się we Wrocławiu bardzo mocna grupa charyzmatyczna, odnowa w Duchu Świętym. I ta odnowa zaczęła jak grzyby po deszczu rosnąć po różnych parafiach, po różnych grupach i właśnie pamiętam jak dzisiaj, to był początek 5. roku, październik bodajże, i koło teologiczne zaprosiło do seminarium, do kafejki jednego człowieka z odmowy katolickiej. Taki dorosły mężczyzna, był liderem jakiejś grupy oazowej, która właśnie była grupą charyzmatyczną. I zaproszono tego człowieka, żeby głosił Ewangelię.
I pamiętam, że w tym dniu miałem iść sobie na taką rekreację, pobiegać wzdłuż rzeki, bo mieliśmy takie przechadzki tak zwane, klerycy mieli wolne zawsze po południu, ale coś mi mówiło, zostań, idź na to spotkanie, idź posłuchać, co ten człowiek będzie miał do powiedzenia. I faktycznie zostałem na tym spotkaniu z tym bratem właśnie, który przyszedł z jednej parafii i słuchajcie, on zaczął mówić o mocy Słowa Bożego, o walce duchowej mówił słowo, ale zwróciłem uwagę na jego Biblię. On miał Biblię, no trochę większy format, to była tysiąclatka, bo katolicki przekład to jest Biblia tysiąclecia. I ta Biblia miała pokolorowane wersety. On miał zakreślaczem pozaznaczane mnóstwo wersetów. I normalnie jak głosił, to on tam gdzieś nie szukał po książkach, gdzie to jest, tylko normalnie przewracał kartki i czytał tak, jakby tę Biblię znał, całą, dosłownie tak, jakby ją miał gdzieś tutaj, wiecie? I normalnie wtedy, ja jak to usłyszałem, to szczęka mi opadła i sobie tak myślę, przecież ja jeszcze żadnego księdza nie spotkałem, który by tak głosił słowo, a tu facet po zawodówce takie rzeczy opowiada. Skąd on to ma? I wtedy normalnie zacząłem mówić, Boże, ja chcę to mieć. Ja chcę mieć to, co on ma. Bo on głosił. Ja nie słyszałem żadnego księdza, wierzcie mi. Byłem na 5. roku w seminarium już. I nie słyszałem, żeby któryś ksiądz tak mówił. A on mówił, że on jest po szkole zawodowej. A ja myślałem, że to tylko doktorat trzeba zrobić, żeby być mądrym. Nie? A tutaj normalnie taka mądrość. Taka mądrość, która płynęła z jego serca. I ten człowiek mnie ujął. Znaczy ujął on. Bóg. Bóg mnie chwycił i wtedy ja zapragnąłem iść za tym Słowem. Wziąłem Biblię i zacząłem się modlić do Ducha Świętego, żeby mnie Duch Święty dotknął. I wiecie, zaczęły mi się oczy otwierać. Normalnie wcześniej Biblia była dla mnie nudną lekturą, ja się zmuszałem do tego, żeby czytać, bo moje oczy były zasłonięte, ja widziałem tylko litery w tej Biblii, ale nie widziałem tego, co jest pod literami, co jest ukryte, co jest z Ducha. I wtedy normalnie Bóg zaczął otwierać moje oczy. Ja to dzisiaj mówię, że Bóg zaczął mi rzucać czekoladowe cukierki. I zacząłem te cukierki łapać po prostu i zjadać je, jeden za drugim, coraz więcej. Budziłem się nocą, czytałem Biblię. O 3 w nocy leciałem do kolegi, budziłem go. Słuchaj, Duch Święty mi pokazał tutaj coś. Ten chłopak się ledwo tam obudził. A ja w tym normalnie tak to przeżywałem. Taka gorliwość, taka świeżość. I powstała u nas w seminarium właśnie wtedy, zaraz po tym spotkaniu z tym bratem, powstała grupa odnowy w Duchu Świętym. Ale tutaj zaznaczę, że musieliśmy się spotykać w podziemiach tak zwanych, dlatego że oficjalnie to było zakazane przez władze kościelne, więc schowaliśmy się gdzieś w ostatniej salce na korytarzu, żeby nas nikt nie widział i tam mieliśmy co tydzień takie spotkania, gdzie przychodziło kilkunastu kleryków i w ten sposób szukaliśmy Boga, szczerze, pragnęliśmy więcej dla Boga, więcej. I to pragnienie zaczęło się budzić w moim sercu. I pamiętam następne wydarzenie, które było tak mocno odbiło się na moim sercu i na tym, co Bóg ze mną uczynił, to były wykłady z homiletyki. Pamiętam początek roku akademickiego, to było na 6 roku, ja już byłem diakonem wtedy i przyszedł profesor na pierwszy wykład i pamiętam, że usiadłem tak jak dzisiaj brat pastor siedzi w pierwszym rzędzie, tylko tam w auli były takie fotele dla kardynałów i biskupów, takie wygodne były, pierwsze miejsca i sobie tam z kolegami usiadłem akurat w takim fotelu kardynała, nie? I przychodzi profesor i mówi, zaczyna wykład i pokazuje na mnie ręką, dosłownie, na mnie i mówi, wyjdź i powiedz kazanie. Środy. Pierwszy wykład z homiletyki. Homiletyka to jest przedmiot, gdzie księża uczą się mówić kazania. I normalnie ja wychodzę na środek i pierwsza myśl, co ja zrobię teraz? Co ja zrobię? I zacząłem wołać, Jezu, ratuj mnie, pomóż mi. I stanąłem na środku, nogi mi się trzęsły i wtedy normalnie otworzyły mi się usta, dosłownie, to mówię, otworzyły mi się usta, i Bóg przeze mnie zaczął mówić, ja byłem kompletnie ani nieprzygotowany, ani nie miałem żadnej myśli. I nagle zdanie po zdaniu myśli mi tak napływały do głowy same, że ja nie nadążałem ich wypowiadać. I wtedy normalnie przełom w moim życiu. Zobaczyłem, że Bóg jest żywy, że Jego Słowo jest żywe i że Duch Święty poddaje to Słowo, poddaje co ma mówić.
I to normalnie otworzyło mnie jeszcze bardziej na Ducha Świętego, dodało mi odwagi i zrozumiałem wtedy, że nie chodzi o to, żeby pisać kazanie, żeby od kropki do kropki wszystko napisać i potem to przeczytać, ale chodzi o słuchanie Ducha Świętego i o przekazywanie Bożego poselstwa, o przekazywanie tego, co Bóg mi powie, to, co ja z Bogiem na kolanach przeżywam i ja mam się czym podzielić. I powiem wam szczerze, że z tym przekonaniem wszedłem już do pracy na parafii, zostałem wyświęcony na księdza. 21 maja 1993 roku zostałem księdzem. I tak się cieszyłem, wreszcie osiągnąłem to, na co czekałem tyle lat. Ja wiem, jakim będę księdzem, ja teraz wiem, bo mam Ducha Świętego. Ja jeszcze tutaj nie wspomniałem, że właśnie wtedy, jak rozpoczęło się to seminarium u nas, ta odnowa w Duchu Świętym, w budynku seminarium, po 3 miesiącach, to był 19 grudzień, dokładnie 91, zostałem ochrzczony Duchem Świętym, napełniony. Wcześniej przyjmowałem Jezusa do swojego życia i normalnie w tym momencie, jak Duch Święty wszedł w moje serce, to zaczęło się nowe życie. Ja stałem się inny, dosłownie, no ciało miałem to samo, ale moje wnętrze było inne, odnowione. Ja byłem bardzo wcześniej takim zakompleksionym człowiekiem, bojaźliwym, strachliwym. I nagle Duch Święty przyszedł z czymś nowym, z czymś świeżym, co włożył w moje serce. I z taką gorliwością, z tym zapałem wyszedłem z seminarium i poszedłem do pracy na pierwszą parafię. To jest wszystko na Dolnym Śląsku się dzieje, bo ja skończyłem wrocławskie seminarium, a w trakcie dokonano podziału diecezji i wyłoniła się diecezja legnicka. I wtedy pracowałem jako ksiądz diecezjalny właśnie w diecezji legnickiej i strzegom. To była pierwsza parafia, na której Bóg pozwolił mi być 7 lat. Rzadko się zdarza, że ksiądz na jednej parafii jest 7 lat. Byłem tam wikariuszem, a więc pomocnikiem proboszcza, dziekana. I kiedy przyszedłem na parafię, świeży ksiądz, z zapałem, gorliwością, pełen ideałów. To, czego pragnąłem, pierwsza rzecz, to żeby powstała grupa modlitewna. Ja byłem sam. Przyszedłem na parafię, która była praktycznie zastygnięta. Poza mszą świętą, poza obowiązkową liturgią, nabożeństwami. Nie było nic, co byłoby takie spontaniczne, co byłoby takie świeże, co wnosiłoby jakiegoś nowego ducha. I dlatego zacząłem się modlić, Boże, daj tutaj jakąś grupę, daj ludzi, którzy przyjdą, aby posłuchać Twojego słowa, bo ja chcę im coś przekazać. Ja poznałem Jezusa, ja chciałbym im o tym opowiedzieć. I zacząłem wołać do Pana i zrobiliśmy na początku takie spotkania w kancelarii, to była bardzo mała grupka, ale nie można tego było nazwać odnowa w Duchu Świętym, bo to była, no, proboszcz się bał czegoś takiego w ogóle, bał się wszystkich nowości, jakichś nowych rzeczy, dlatego był bardzo, przepraszam, bardzo ostrożny. I nazwaliśmy to grupą modlitewną, że modlimy się za parafię, za takie sprawy parafialne różne, za ludzi, którzy potrzebują modlitwy. I właśnie trzonem tego spotkania było słowo. Głosiłem słowo. Tak jak dzisiaj stoję tutaj przed wami, tak samo tam mówiłem słowo. Oczywiście w takim świetle, w jakim wtedy to widziałem. Takie było moje przekonanie wówczas, więc głosiłem słowo. I widziałem jedno, że ci ludzie naprawdę mieli głód. Tutaj Księga Amosa, chciałbym przytoczyć fragment. Jest to też taki piękny werset Amosa, 8 rozdział, od 11 do 12 wersetu, 9.8.2 strona. Księga Amosa 8.11.12. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię, ale zobaczcie jaki głód. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. Słuchania słów Pana. I wleć się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. Tu jest przestroga, kochani. Dlaczego Bóg mówi, dzisiaj jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dlatego, że może przyjść taki czas, kiedy Bóg nie będzie dawał słowa, kiedy tego słowa zabraknie. I wtedy ludzie będą szukać i nie znajdą Go. Ale póki jest ten czas, póki jesteśmy teraz,
I póki to słowo jest głoszone, to nic innego, tylko głód. Panie, daj mi głód Twojego słowa. Daj mi głód czytania Biblii, czytania Pisma Świętego. Przecież to jest Twoje słowo. To jest podstawa. I właśnie ten głód. I w nich widziałem, w katolikach widziałem ten głód. Widziałem kazanie, na którym było słychać, że mucha przeleciała. Taka cisza była. Ale to nie były kazania pisane na kartce. Ja rano stawałem przed Panem, Boże, mów, bo sługa Twój słucha. Powiedz mi, co ja mam dzisiaj głosić, o czym mam mówić. I czytałem sobie Ewangelię na dany dzień. W Kościele katolickim jest tak zwany lekcjonarz, że na każdy dzień wyznaczone są czytania, które się powtarzają tam co dwa lata w takim cyklu. I ja brałem to czytanie i Ewangelię i o to się modliłem, co dzisiaj mogę tym ludziom powiedzieć. I stawałem potem na ambonie i to było żywe słowo. Nie potrzebowałem kartki, nie potrzebowałem jakiegoś tam czytania różnych pomocy naukowych w znaczeniu posiłkowania się jakimiś ludzkimi komentarzami. Ewentualnie brałem komentarz do Biblii, czego nie rozumiałem, prawda, czy słownik biblijny. I z tym wychodziłem, z sercem otwartym wychodziłem na ambonę i przekazywałem to poselstwo. Bo wierzyłem i wierzę w to, że to Bóg daje słowo, że to od Niego jest. I to obserwowałem właśnie to jedno, głód słowa. I w ciągu półtora roku, kiedy ta grupa modlitewna się zrodziła, ona osiągnęła 80 osób. Rozrosła się do 80 osób i wtedy zaczęliśmy bardzo się udzielać na parafii, pomagać, myć okna. Co tylko było do zrobienia, to proboszcz zawsze przychodził do mnie i mówi, no to Marek, bo tam ty masz ludzi, to niech przyjdą, to zrobią tamto. I oni się nie bronili, pomagaliśmy. I zyskaliśmy wtedy sympatię proboszcza do tego stopnia, że nazwaliśmy się Odnową w Duchu Świętym. Oficjalnie, nie chcieliśmy się już z tym kryć, więc nazwaliśmy siebie Odnowa w Duchu Świętym i weszliśmy w ten sposób w skład diecezjalnej grupy Odnowy w Duchu Świętym. I grupa dalej się zaczęła rozwijać, doszła do 120 osób. To była taka maksymalna liczba, jeżeli takie szacunkowe liczby, bo uważam, że liczby nie są najważniejsze. Tu nie chodzi o liczby, tu chodzi o zbawienie człowieka, o serce. Ale podaję szacunkowo, że naprawdę ludzie byli głodni, że przychodzili, jedni drugich przyprowadzali, bo chcieli więcej, chcieli Boga, szukali Boga. I co się dalej stało? I już 95 rok przyszedł, to już było 2 lata, byłem księdzem, już to był marzec, przełom marca, kwietnia. I w jednej grupie w naszej diecezji, to dokładnie w Kamiennej Górze, odszedł ksiądz. Odszedł ksiądz do kościoła zielonoświątkowego. To był Darek Suszek, nie wiem, czy on tutaj kiedyś był, składał świadectwo. Obecnie jest pastorem Świdnicy, kościoła tam zielonoświątkowego. I on odszedł z kościoła katolickiego, a on opiekował się grupą Odnowy w Duchu Świętym. I wtedy biskup diecezjalny zwołał wszystkich księży odpowiedzialnych za Odnowę. Między innymi znalazłem się tam ja też. I wtedy zastosował, że tak powiem, taki nacisk, a więc brzydko mówiąc, położył łapę na Odnowie. Bo ponieważ bał się, że Odnowa w Duchu Świętym wymknie się spod doktryny katolickiej, że poznanie duchowe po prostu przekroczy ramy, pewne ramy struktur Kościoła i Duch Święty, no to jest normalne, Duch Święty wyjdzie poza ludzkie doktryny. Dzisiaj już to widzimy. Duch Święty wyjdzie poza granice ludzkich doktryn. I żeby do tego nie doszło, biskup kazał zastosował maksymalną kontrolę grup. A więc każda grupa musi mieć księdza, który będzie zdrową teologię wykładał. A więc zdrowa teologia to znaczy maryjność. A więc trzeba, żeby na każdym spotkaniu było apel jasnogórski. Wiecie, co to jest apel jasnogórski? Jest taka śpiew taki, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. To jest, no, dzisiaj to się może wydawać śmieszne, nie? Jaka królowa i w ogóle. Ale taki to jest śpiew właśnie, który musieliśmy na każdym spotkaniu śpiewać. Musiała być figurka gipsowa, minimum takiej wielkości, żeby ją było widać, nie? Żeby było widać, że to jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, ale katolicka, nie protestancka, tylko katolicka. I cóż ja miałem zrobić wtedy? Młody ksiądz, 2 lata bycia księdzem,
Ja się jeszcze bałem przełożonego, no to jest mój zwierzchnik w końcu. I wiecie co? I poddałem się temu. Poddałem się tej decyzji biskupa i co się ze mną zaczęło dziać? Ja wtedy tego nie widziałem, ja dopiero zobaczyłem to, kiedy Duch Święty po raz drugi do mnie przemówił. Zacząłem odchodzić od Boga. Dlaczego? Ponieważ zacząłem obok Boga czcić Maryję. Zacząłem obok Boga czcić kogoś, kto nie jest Bogiem. I postawiłem Marię, figurkę, oddałem wspólnotę odnowy w Duchu Świętym w niewolę Maryi. Nieświadomie to zrobiłem. No, po prostu z posłuszeństwa mojemu biskupowi zrobiłem coś takiego. Ale w ten sposób moje widzenie duchowe zaczęło to się psuć. Moje życie się zaczęło psuć. Tak jak żyłem w mocy Ducha Świętego, nagle, wyobraźcie sobie, ja zacząłem wracać do starych grzechów. Sprzed chrztu w Duchu Świętym, sprzed mojego poznania Jezusa, wróciły stare sprawy, wróciły nerwy, rozterki, wrzody żołądka. Zacząłem więcej katechizmu nauczać jak Biblii. I wszystko robiłem po to, wierzcie mi, to było obłudne. Ja chciałem się przypodobać biskupowi. Chciałem pokazać biskupowi, że jestem naprawdę lojalnym księdzem, wzorowym księdzem katolickim. I w ten sposób zacząłem mieć dobre notowania w obnowie diecezjalnej. No, stałem się bardzo popularnym księdzem. Zapraszanym na wszystkie konferencje, gdzie nauczałem, wykładałem, ale wszystko w duchu katolickim robiłem. Pamiętam, takie czuwanie odnowy było diecezjalne, i byłem tam zaproszony. www.radiologos.org. Słuchacie Radia Logos z Giżycka. Najnowsze hity muzyki CCM. Gramy 24 godziny na dobę, każdego dnia z myślą o tobie. W Radiu Logos usłyszysz muzykę z pierwszych miejsc amerykańskich list przebojów muzyki CCM. www.radiologos.org. Więcej niż muzyka. Do tego, żeby właśnie konferencję wygłosić, to tak po katolicku to zrobiłem, że niektórzy księża byli zbulwersowani i mówili, to ty jesteś bardziej katolicki niż papież. Tak mi powiedzieli wtedy. Ale ja to robiłem, naprawdę podlizywałem się. Po prostu chciałem zapunktować u biskupa. Obłuda, przypodobanie się człowiekowi, zyskanie względów u człowieka. A co miał Bóg wtedy powiedzieć, prawda? Przecież Bóg był zasmucony. Przecież ja w tym momencie nie oddawałem chwały Bogu, tylko oddawałem chwałę biskupowi, człowiekowi, prawda? O jego względy zabiegałem. Nie zabiegałem o względy Chrystusa, o to, żeby Chrystusa zadowolić, żeby Jezus był zadowolony tym, co ja robię. Ja wręcz odwrotnie, zadowalałem biskupa, a Bóg płakał. A Bóg, Jezus płakał nade mną i smucił się. I doszło do takiego miejsca moje życie, że stanąłem na rozdrożu, pojawił się kryzys w ogóle całego życia, bycia księdzem, zacząłem się nad tym zastanawiać i zakochałem się po prostu. Zakochałem się w jednej studentce, która była animatorką, czy liderką, po naszemu byśmy powiedzieli, grupy, jednej takiej małej grupki. I tak mnie to zauroczyło, że po prostu ona zajęła miejsce w moim sercu. Pamiętam, stałem przy ołtarzu, to ja nie myślałem o tym, co robię na ołtarzu, tylko myślałem o niej. Co ona teraz robi w domu? Czy ona teraz się uczy? Czy ona jest na spacerze? I tak, wiesz, i ona zajęła miejsce Boga w moim sercu, w moich myślach. Ja nawet nie wiedziałem w czasie mszy, kiedy Ojcze Nasz było. Wszystko mechanicznie robiłem, hostię podnosiłem mechanicznie, kielich mechanicznie. Doszło do tego, że naprawdę mszę na pamięć znałem. Tam nie trzeba było myśleć, wystarczyło by tylko gesty wykonywać. I to było już tak wyuczone, że po prostu pustka, dosłownie, że była to czysta mechanika, po prostu taka rutyna. I wtedy w swojej łaskawości Bóg stanął na mojej drodze. To był 3 grudnia 98 rok. Dokładnie te daty pamiętam, bo to jest przełom. To jest kolejny przełom w moim życiu. I pojechałem, to był adwent. W adwencie jest w kościele katolickim spowiedź przed świętami. Ludzie w kolejkach do konfesjonału stoją. I pojechałem spowiadać do takiej parafii jako ksiądz. Usiadłem w konfesjonale i tam chyba 3 godziny spowiadałem. I wyszedłem z kościoła i spotykam tam mojego kolegę z lat seminaryjnych, młodszego ode mnie o 4 lata, który był ze mną wtedy w grupie odnowy, w seminarium. I on mnie zaczepił.
i mówi: Marek, chodź tutaj, chodź, coś ci powiem, nie? I on normalnie, widać było, taki był, no taki rozpalony i chciał mi coś powiedzieć. I mówi tak: słuchaj, widzisz ten kościół, te mury? To wszystko to jest martwe. Tu jest martwe. Widzisz? To wszystko to jest martwe. Tu nie ma ducha. Ten ksiądz ubrany w ten ornat, te szaty, on sam był księdzem i to mówił. I mówi: to wszystko jest martwe. To jest martwa religia. Tu nie ma Ducha Świętego. I mówi: pamiętasz, jak było w seminarium, jak Duch Święty dotykał, jak działał? A co tutaj masz? To jest synagoga, mówi. Martwe. To jest Stary Testament. Co te kadzidła dają? Co te ornaty dają? To nie służy Królestwu Bożemu. I on na końcu mówi do mnie tak: słuchaj, ja się będę teraz o ciebie modlił. Czujesz, jak Duch Święty cię dotyka? I ja go okłamałem. No wiecie, byłem starszym księdzem. Jak teraz młodszemu od siebie powiedzieć prawdę, że ja nie czuję ducha, bo ja już w bagnie siedzę, w błocie, w gnoju. Więc powiedziałem mu: czuję, ale go skłamałem. I poczułem dopiero, jak wróciłem do domu, po tej rozmowie. Wróciłem do parafii i ja już w nocy nie mogłem spać. Cały czas słyszałem w swoim sercu: musisz zmienić swoje życie, dłużej tak nie może być. A ja już kombinowałem, bo wiecie, miałem takie relacje z dziewczyną. To nie były jakieś relacje seksualne, ale to były relacje duchowe już z osobą, której jakby pożądałem. I teraz jeśli jeździłem do spowiedzi, to musiałem no jakoś ten grzech wyznać. To szukałem takiego kolegi, który na przykład miał też dziewczynę, nie? I wtedy łatwiej mi było się wystawiać. Jeszcze, nie? To jest właśnie usprawiedliwianie swojego grzechu, nie? Więc pojechałem do takiego kolegi, bo wiedziałem, że on mnie potraktuje łagodnie, no bo co mi powie, jak on sam tak samo żyje, no to powie: słuchaj, no uważaj i tego. Ale nie było jakiegoś takiego karcenia. A tutaj nagle staję przed faktem, że będę musiał stanąć przed tym człowiekiem, przed tym kolegą, młodszym od siebie, i ja muszę powiedzieć prawdę. Nie mogę ściemniać, bo to niczego nie zmieni. Ja stoję przed Bogiem. I teraz co, ja Boga okłamię? I walczyłem całą noc prawie z tymi myślami, no jak teraz pojechać do niego do spowiedzi i powiedzieć mu to wszystko. Ale jednak siła była taka, taka moc w sercu była, już Bóg działał, już Duch Święty mnie ciągnął. I pojedziesz do niego do spowiedzi. I faktycznie zadzwoniłem do niego na drugi dzień rano, zanim on jeszcze do szkoły poszedł: przyjeżdżam po południu do ciebie do spowiedzi. No i pojechałem do niego i też z takim nastawieniem jadę do niego, że ja jestem starszy, więc jak coś tego, to ja tam nie pozwolę, żeby tam coś no, za dużo mi mówił i tak dalej. I przyjechałem, no, księża z reguły się spowiadają nie w konfesjonale, tylko w pokoju, więc zaprosił mnie do pokoju, usiedliśmy na kanapie. No i zacząłem swoją listę grzechów. No wiadomo, ostatni raz u spowiedzi świętej byłem tydzień temu, żadnego grzechu nie zataiłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. No i zaczynam mu wymieniać te grzechy, ale robiłem to dokładnie, więc chciałem pokazać od razu przyczynę, z czego to się bierze. I kiedy zacząłem mówić właśnie o tych relacjach z tą dziewczyną i tak dalej, to nagle ten człowiek, ten ksiądz, zaczął się ode mnie odsuwać, dosłownie odskoczył na drugi koniec wersalki i tak jakby się brzydził mną, dosłownie tak się aż obrzydził i mówi do mnie: ty jesteś świnia. Wiesz, ty jesteś świnia. Ja normalnie, słuchaj, cały czerwony, zbladłem, bo nikt mi wcześniej czegoś takiego nie powiedział. Ty siedzisz w gnoju. Ty siedzisz w błocie. Ty jesteś świnia. Poszedł po swoją Biblię do pokoju drugiego, przyniósł Biblię i otworzył. I wiecie co? Ta sama scena, która miała miejsce kiedyś w seminarium, kiedy ten świecki człowiek głosił słowo. Jego Biblia była tak samo kolorowo pozaznaczane fragmenty. I tu już nie musiał nic mówić. Ja to zobaczyłem i od razu zbladłem, bo usłyszałem w sercu jedno. Co zrobiłeś ze swoją Biblią? Gdzie jest Słowo Boże? A ja już pozapominałem wszystkie fragmenty Biblii. No bo jak wziąłem do ręki katechizm Kościoła katolickiego, a Biblię na półkę postawiłem, to trudno mówić, żebym nie zapomniał przez półtora roku. Zapomniałem, bo ja przestałem żyć Słowem Bożym. I nagle słyszę w sercu: co zrobiłeś z Biblią? I to tak mocno słyszę. I normalnie wstyd. Ja się zacząłem bać tego człowieka. Zacząłem się bać kogoś, kto jest młodszy ode mnie.
ale wiem, że to była duchowa sprawa. Po prostu Bóg do mnie przemówił i stanąłem wobec samego Boga. I ja już nie miałem nic na swoją obronę w tym momencie. Nic nie mogłem powiedzieć. I wtedy wiecie, żeby on na mnie krzyczał. Ale on nie krzyczał. On tylko wziął Biblię i kartkował i czytał mi fragmenty Słowa Bożego. On się modlił i czytał mi Słowo Boże. Nic nie krzyczał na mnie. I teraz chciałbym się podzielić tym słowem, które Bóg wtedy do mnie powiedział i jak ono właśnie oddziałało na moje życie, jak Bóg przemówił do mnie. To pierwszy fragment, który wtedy usłyszałem, to była Księga Malachiasza, drugi rozdział, od 1 do 4 wersetu. Księga Malachiasza, drugi rozdział, od 1 do 4, strona 1019. I czytamy tutaj słowa. A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. Oto ja odetnę wasze ramię i rzucę gnój na waszą twarz, gnój waszych świąt i oddalę was od siebie i poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało, mówi Pan zastępów. Słuchajcie, to słowo wgniotło mnie w ziemię dosłownie. Przecież to ja uważałem siebie za kapłana, a więc a teraz was kapłani, to jest do mnie słowo. Wtedy to wprost. To nie było kogoś drugiego, kto by koło mnie siedział, ja bym mógł sobie tak pomyśleć, to na pewno nie do mnie, to do tego, co siedzi obok. Nie, tam nie było nikogo oprócz mnie. Więc to słowo jest do mnie. Więc to ja jestem człowiekiem, który nie słuchał Boga, który nie oddawał czci Bożemu imieniu. I co Bóg zrobił? Zamienił moje błogosławieństwo na przekleństwo. Rzucił na mnie przekleństwo, klątwę i przeklął moje błogosławieństwo. I wiecie, co sobie uświadomiłem? Że kiedy staję przed ołtarzem, ja robiłem znak krzyża. Wiecie, ksiądz błogosławi, prawda? Na rozejście się, na koniec mszy robi znak krzyża. I ja wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę to ja przeklinam ludzi. Że ja ich nie błogosławię, bo Bóg sprawił, że jeżeli ja mu nie oddaję czci, nie uwielbiam go, to ja przeklinam. Bo to jest prawo duchowe, to jest Boże prawo. Bóg tak zarządził, że jeżeli nie będę oddawał mu czci, nie będę go uwielbiał, moje serce będzie w gnoju i nie będzie błogosławieństwa. I to sobie uświadomiłem. Co ja robię? Do czego ja się dopuściłem? Ale to jeszcze było nie wszystko. Ja teraz zacząłem myśleć o innych, nie? I myślę sobie, tak szybko, ja teraz opowiadam, ale to trwało sekundy dosłownie. Ja myślę, a co teraz, jeżeli to się odnosi do biskupa? Czy u biskupa będzie inaczej? A jeśli on nie czci Boga i nie słucha go, to czy jego błogosławieństwo jest błogosławieństwem? Ale to jeszcze było mało. Sięgnąłem bardzo nieśmiało do Watykanu. Pomyślałem sobie, a papież w białej sutannie, czy jeśli on nie pełni woli Bożej, to czy to jest błogosławieństwo? I wtedy zapytałem się tego człowieka, tego księdza, wprost. Mówię, słuchaj, jak to jest, bo to jest Ojciec Święty. A on mówi, jaki Ojciec Święty? Gdzie masz w Biblii napisane, że człowiek to Ojciec Święty? Ojciec Święty to Bóg. Nie ma Ojca Świętego człowieka na ziemi. Ojcem Świętym jest Bóg. Ja mówię, ale papież i tak dalej. Mówi, a może on pełni wolę Bożą? No ale zobacz, pełni? To dlaczego pomniki mu stawiają? A dlaczego on na to pozwala, żeby ludzie przed nim klękali? Jeśli ma poznanie od Ducha Świętego, to powinien powiedzieć jak Piotr. Wstań, ja też jestem człowiekiem. A tutaj? I wtedy ja sobie uświadomiłem, wiecie, w 98 roku, to było w grudniu, a ja w marcu byłem na pielgrzymce do Rzymu z kolegami z roku, z księżmi i byłem na audiencji z papieżem i wtedy ambicją takiego księdza było to, żeby sobie kupić błogosławieństwo
12 tysięcy lirów zapłaciłem i za 3 dni miałem do odebrania błogosławieństwo. Ojciec Święty udziela apostolskiego błogosławieństwa, moje imię, nazwisko, prawda? Ja sobie to oprawiłem w ramkę i strzeliłem to na ścianie, wiesz, nie? To była ambicja, no ja byłem u Ojca Świętego, jeszcze dwa zdjęcia z papieżem miałem, jak stoimy, i też w złote ramki i na ścianę, wiesz, nie? I ja nagle sobie to uświadomiłem i mówię, a ja mam błogosławieństwo papieża na ścianie. A on mówi, ściągnij to przekleństwo. I to był szok dla mnie. To był szok dla mnie. I ja 3 dni walczyłem, żeby zdjąć ze ściany tą ramkę, wyciągnąć ten papier, podrzeć go i spalić. Ale on zaznaczył, ten człowiek, Bóg przez niego, ja wierzę, że to Bóg mówił. Jeżeli tego nie ściągniesz, nie pójdziesz dalej za Jezusem. Bo Bóg musi złamać przekleństwo, które nad tobą ciągnie, bo inaczej nie pójdziesz. Jeżeli zostawisz coś obłożonego klątwą, nie pójdziesz za Bogiem. Jeżeli w swoim domu coś zostawisz, to mówię wam, jak już poszło to błogosławieństwo, to potem poszły wszystkie zdjęcia, zacząłem otwierać książki i wręcz wyrywać wszystkie fotografie papieża i drzeć i palić to wszystko. W tej gorliwości, wiesz, nie? Nie chciałem mieć w domu nic obłożonego klątwą. Nic, z czym wiąże się przekleństwo. To radykalne, wiecie, to było bardzo mocne. A teraz wrócę dalej. To był pierwszy fragment, wracam do tej spowiedzi teraz po rodze. Więc to był pierwszy fragment, który wtedy usłyszałem. I on wziął i dalej czyta mi Ezechiela 9 rozdział, 2 fragment. Z tym, że tutaj, kochani, nie będziemy czytać całego, bo to jest długie, ale tylko wybiorę tutaj kilka wersetów. Od 9 rozdział Ezechiela, 8:9-4 strona. I tutaj wybierzemy 4 werset, 5, 6 i 7. No, wtedy czytaliśmy cały rozdział, ale ja zostanę tylko przy tym. I rzekł Pan do niego. Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem. Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie, a rozpocznijcie od mojej świątyni. I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. Do tego momentu. I tutaj, wiecie co? Normalnie dokonała się rewolucja w moim rozumieniu Boga. Ja przedstawiałem sobie Boga jako tego, który przymyka oko na moje grzechy. Ma przymknięte oko jedno i pogłasza mi. I ja sobie grzeszę i mówię, pójdę do spowiedzi, pójdę się wyspowiadam i dalej grzeszę. Ale miałem obraz Boga miłosiernego, który się nade mną ulituje i chociażbym nie wiem, co robił, to i tak mi przebaczy. I nagle tutaj widzę, że Bóg mówi, zabijajcie tych, którzy nie mają tego znaku. A więc tych, którzy nie są opieczętowani, tych, którzy nie oddali życia Jezusowi, tych, którzy nie przyjęli Ducha Świętego. To jest duchowy obraz, a więc duchowa śmierć. Prawda? I w tym momencie zrozumiałem i mówię, to jak, a to może tylko w Starym Testamencie tak było, a w Nowym już jest inaczej. Ale on, wtedy ten człowiek otwiera Biblię i pokazuje mi chociażby w Nowym Testamencie. Ja nie będę tego czytał, ale kto zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. No masz Nowy Testament, zniszczy! I normalnie wtedy zrozumiałem, że Bóg się nie zmienił, tylko ja sobie próbowałem Boga dostosować do własnych potrzeb, do własnego rozumienia, bo mi Bóg taki był wygodny. Czyli tak naprawdę to ja byłem Bogiem dla siebie, nie Bóg. Bo ja próbowałem Boga ustawiać. Ja próbowałem Bogu mówić, co On ma robić. A więc ja byłem Bogiem. To jest tragiczne, ale to wtedy zrozumiałem w tym momencie. Zrozumiałem, że ja sobie sfałszowałem obraz Boga i mogłem grzeszyć. A Bóg naprawdę jest Bogiem, który nie będzie pogłaszał grzechowi. Nie będzie. On nie żartuje.
I nie można sobie takich cyrków robić, że będę grzeszył, a potem będę wyznawał grzechy i znowu grzeszył, bo cierpliwość Boża może się wyczerpać. To nie są żarty. I tutaj naprawdę, wierzcie mi, to zrozumiałem, że Bóg się nie zmienił i Bóg w Nowym Testamencie jest taki sam jak w Starym. Natomiast to ja sobie zmieniłem, bo mi było tak wygodnie, bo wtedy było łatwiej, prawda? Mogłem grzeszyć, mogłem w gnoju siedzieć, a liczyłem na to, że i tak Bóg... Tutaj Kościół katolicki zastosował pewne uproszczenie, muszę to przyznać. Jest takie nauczanie w Kościele katolickim, teologia, która mówi, że ksiądz działa ex opere operato. Co to znaczy? Że nawet jeżeli ksiądz żyje w grzechu, to jeżeli udziela sakramentów, to i tak łaska Boża działa bez względu na to, czy ten ksiądz żył z kobietą, czy kradł, cokolwiek. To i tak on, jeśli udziela sakramentu, to czysta łaska Boża spływa na tych ludzi. I to jest otwarcie furtki, rozumiecie? Bo ksiądz może robić, co chce, może grzeszyć, może uprawiać różne brudy i ukryć, prawda, bo na pewno nie będzie tego robił na oczach ludzi. Ale potem staje przed ołtarzem i cóż mi przeszkadza odprawiać mszę, jak przecież ex opere operato. A więc, albo było takie hasło ecclesia supplet, Kościół uzupełni wszystko. I nigdy tego nie rozumiałem, bo co to znaczy Kościół uzupełni? A kto to jest Kościół? Papież, biskupi, czy my wszyscy jesteśmy Kościołem? Co to znaczy ecclesia supplet, Kościół uzupełni? A więc moje braki Kościół uzupełni. Moje niedomaganie świństwa, które popełniam, Kościół uzupełni. Rozumiecie? Absurd. Ale takie jest nauczanie Kościoła katolickiego. Wierzcie mi, wyszedłem z tego kościoła, więc nie kituję tutaj, mówię prawdę. I to właśnie no, dawało furtkę do grzeszenia. Dawało furtkę do grzeszenia. Mogę się świnić, a msza i tak będzie ważna. A dla Boga tak nie? Niestety. Bóg chce, abyśmy byli czyści. Świętymi bądźcie, oczyście się, mówi przez proroka Izajasza. Prawda? I tutaj wierzę, że dla mnie przyszedł czas sądu wtedy. W tym momencie, w czasie tej spowiedzi, to był czas Bożego sądu, którego na mnie Bóg dokonywał. Ale dziękuję Bogu za to, że ten sąd jeszcze za życia się odbył. Bo jakbym umarł, to już bym był w piekle. Ale sąd jeszcze Boży dokonał się za mojego życia. Słowo Boże mnie osądziło i skłoniło mnie do zmiany postawy, do nawrócenia, do odwrócenia się plecami do diabła. Kolejny fragment, który był przeczytany przez tego księdza, to list do Rzymian, pierwszy rozdział, od 21 wiersza. Strona 1209. Czytam. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego. Zobaczcie, jakie słowa mocne. W Biblii Tysiąclecia tego nie ma, jest trochę inaczej przekład oddany. Uważam, że ten przekład jest taki. To jest to. Zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. I tutaj jest mowa właśnie o tych praktykach później seksualnych, homoseksualizmie i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego to się dzieje? Podstawą tego jest bałwochwalstwo. I znowu Bóg do mnie przemawia i mówi, to ja jestem tym, który poznał wcześniej Boga, otrzymał chrzest w Duchu Świętym, przyjął Jezusa i nagle z powrotem zgnoił swoje serce.
wrócił do gnoju. Bo poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Ja przestałem wielbić Boga, zacząłem wielbić człowieka, zacząłem hołdować biskupa, zacząłem podlizywać się, szukać uznania u ludzi, chciałem zrobić karierę w Kościele katolickim. Rozumiecie? Przestałem wielbić Boga. I co się dzieje? Lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I tutaj zobaczyłem to, że właśnie w ten sposób, kiedy wszedłem w duchowe cudzołóstwo, w bałwochwalstwo, moje serce zaczęło wchodzić w ciemność. I dlatego zacząłem zatracać Boże poznanie i Boże widzenie. Zacząłem zatracać, bo wszedłem w bałwochwalstwo. Wiecie, co to jest bałwochwalstwo? To jest służenie dwóm Panom równocześnie, dwóm Bogom. I takim powszechnym bałwochwalstwem, w tej chwili największym bałwochwalstwem w Kościele katolickim jest kult maryjny. Nie boję się tego powiedzieć. Przepraszam, jeśli tu są katolicy, proszę to wybaczyć mi, że może tak ostro, ale tego nie mogę inaczej powiedzieć. Nie można mieć dwóch bogów. Nie można się modlić równocześnie do Boga i do Maryi. Celowo mówię Maryi, bo to jest katolicka Maryja. Prawdziwa to jest Maria w Biblii. A więc nie można się modlić do Maryi i do Boga. Można się modlić tylko do Boga. I jestem przekonany, przeczytajcie sobie w domu 44 rozdział Jeremiasza. Tam jest taki fragment o kulcie Królowej Niebios. I tam jest napisane, że dlatego w waszym kraju tak się nie powodzi, dlatego nie macie plonów, dlatego jest nędza. Zobaczcie, w jakie bagno Polska weszła. Komu to zawdzięczamy? Maryi. Katolickiej Maryi. Boli mnie serce, ale to jest prawda. Bo to jest bałwochwalstwo. Bo Bóg chce, żeby tylko On był uwielbiany. To Jezus jest Królem Polski. Amen. Amen. Tylko Jezus jest Królem Polski. Jaka królowa? Absurd. Kłamstwo. Rozumiecie? Bóg nie będzie tolerował bałwochwalstwa. Dlaczego? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To jest pierwsze przykazanie. A tutaj mogę mieć dwóch bogów. Mogę zapalić świeczkę przed tabernakulum. Za chwilę idę przed obrazem, zapalam świeczkę i spoko. I temu, do tego się pomodliłem, jeszcze do świętego Antoniego, do tego jeszcze zapalę 50 świeczek. Rozumiecie? To jest kult, to jest bałwochwalstwo. To tylko Bogu, tylko Jezusowi Chrystusowi, nikomu innemu. Bo tylko Bóg chce, aby Go wielbić. I dlatego zobaczcie, że w tej kaplicy nie ma obrazu Maryi, nie ma figurki Maryi, jest tylko prosty krzyż, na którym nie ma figurki ukrzyżowanego. To jest kolejna herezja. Prawda? I Jezus. Tutaj nie było żadnej pieśni Maryjo Królowo Polski. To było wszystko dla Jezusa. Bo tu się gromadzi Kościół, który szuka Boga. Który chce być czystym Kościołem. Chce być szczerym Kościołem, oddanym Jezusowi Chrystusowi. Bo naszym Panem jest Jezus Chrystus. To jest piękne, że masz możliwość teraz przychodzić na miejsce, gdzie uwielbia się Jezusa. To jest Boża chwała, że w Kętrzynie jest takie miejsce, w którym jest uwielbiane imię Jezusa i nie ma bałwochwalstwa. Dziękujcie Bogu za to, że jest takie miejsce, w którym możesz szukać żywego Boga, w którym możesz spotkać ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi, którzy służą Duchowi Świętemu i szczerym sercem pragną i szukają Boga. Szukajcie Pana z całego serca, czytaliśmy na początku. Jeśli Go będziecie szukać z całego serca. I teraz właśnie przez ten fragment to znowu zrozumiałem, że mam czcić jedynie Boga i dziękować za wszystko Bogu. Za najmniejszą rzecz dziękuję Bogu. Najmniejszą drobnostkę. Niektórzy mówili mi tak, a co ty Bogu gitarę zawracasz, nie? Tak brzydko mówili, nie? Co ty głowę zawracasz Panu Bogu? Pan Bóg ma większe sprawy, ważniejsze niż te twoje drobnostki. Ale Jezus inaczej powiedział, wszystkie troski złóżcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.
A więc każdą sprawę, najdrobniejszą, oddaję Jezusowi. Oddaję w ręce Jezusa, bo chcę z Nim. Chcę, żeby On to prowadził. Nie ja o własnych siłach będę to niósł. Ja chcę z Jezusem iść. Ja chcę, żeby On to wziął. Żeby On mi pomógł w tym. A więc myślę, że jest to zrozumiałe, że nie ma życia bez Jezusa. Dzisiaj nie widzę życia bez Jezusa. Poza Jezusem nie ma zbawienia. Nie ma zbawienia w nikim innym. Dlaczego w Dziejach Apostolskich Piotr tak akcentuje, że nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia? Tylko w imieniu Jezus. Tylko Jezus daje ci zbawienie. I nie ma żadnych innych pośredników poza Jezusem. Nie ma innego pośrednika. Jaka pośredniczka? To jest herezja. Jest tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus. I Biblia w liście do Tymoteusza jest o tym wyraźnie napisane. I to stało się moim udziałem, zrozumiałem to. I wtedy przeczytał mi jeszcze jeden fragment, to już było w kontekście rozgrzeszenia. Kiedy ja już wyznałem tę listę grzechów i wysłuchałem tego Słowa Bożego, ja byłem takim bardzo skrupulantem, nie? Jak się spowiadałem. I ja zawsze prosiłem tego kolegę, żeby mnie rozgrzeszył, ale nawet jak zastosował krótszą formułę rozgrzeszenia, to ja już miałem wyrzuty sumienia i szedłem drugi raz do spowiedzi, żeby poprawił, bo tamta formułka była za krótka i nie miałem przebaczonych grzechów. Rozumiecie? I dlatego powiedziałem mu wyraźnie, daj mi rozgrzeszenie. A ten ksiądz mówi, jakie rozgrzeszenie? A gdzie ty masz w Biblii rozgrzeszenie? No ja mówię, a komu grzechy odpuścicie? A co Jezus mówi do apostołów? Komu odpuścicie, są im odpuszczone. A on mówi, jak będziesz czytał Biblię, to zrozumiesz. To jest taki kwiatuszek. Ten komentarz to jest kwiatuszek, wiesz? Zrozumiesz to, jak będziesz czytał Biblię, że to wcale nie chodzi o rozgrzeszenie. I wtedy mówi, ja się będę o ciebie modlił. Pamiętam to. Klękaj, ja się będę z tobą modlił. Bo jest napisane u Jana, w liście świętego Jana, że jeżeli brat spostrzeże, że jego brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie. Mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. I właśnie w tym momencie pojawiła się ta świadomość, że uklękniemy razem i ja będę pokutował. Chcę przepraszać Boga za moje grzechy. I pomodliliśmy się razem. I wyjechałem od niego uspokojony już, ale po tej spowiedzi nie spałem przez 5 nocy. To się na tym nie skończyło. Nie skończyło się na tym, ale 5 kolejnych nocy nie spałem i Bóg do mnie mówił. Mówił i dalej dokonywało się oczyszczenie, pokazywał mi całe moje życie, przeszłość, pokazywał mi następstwa moich czynów i decyzje moje niewłaściwe i pomyłki. Dosłownie wszystko tak jak na ekranie się pojawiło, wyświetlone i zobaczyłem, do czego doprowadziło mnie moje postępowanie, gdzie się znalazłem i że muszę zawrócić dokładnie do tego miejsca, z którego wtedy odszedłem. Że nie mogę teraz od razu, od tego momentu, tylko muszę wrócić do tego, gdzie zgubiłem drogę. Gdzie w tym momencie, wtedy odszedłem od Boga i wszedłem na bok. I dokładnie Bóg wrócił mnie myślami, sercem do tego miejsca, z którego wtedy zbłądziłem. I wychwyciłem Biblię do rąk. I wierzcie mi, że od 4 grudnia 98 do dzisiaj tej Biblii nie wypuściłem ze swoich rąk. Uchwyciłem się Słowa, uchwyciłem się tego Słowa i czytałem tę Biblię, czytałem ją nawet w nocy, do 3 nad ranem często. Szedłem czasami niewyspany do szkoły, żeby uczyć religii, ale ze Słowem. Cały czas właśnie niosąc to Słowo w sercu. I teraz znowu po tym, kiedy nawróciłem się, ja to widzę jako takie wielkie nawrócenie w moim życiu, takie radykalne. Wierzcie mi, no co teraz się dzieje, ja dalej prowadziłem grupę odnowy, więc stanąłem przed tymi ludźmi i zacząłem zupełnie co innego głosić im. I oni nagle szok, pomyśleli, że mi odbiło, że ja zwariowałem. Co innego jeszcze tydzień temu nam mówiła, dzisiaj co innego mówi.
I w ten sposób naprawdę nie znaleźliśmy między sobą duchowego porozumienia. To było widać po proroctwach. Pojawiały się takie proroctwa na spotkaniu odnowy, że Jezus mówił same takie ciepłe słówka, takie piękne o pomyślności, o pokoju, o miłości. A w moim sercu co innego słyszałem. Nawróćcie się, pokutujcie, zmieńcie swoje życie. I była taka konsternacja, bo dochodziłem do mikrofonu i jak tamci prorokowali, to ja po nich prorokowałem. I ludzie normalnie szok. No jak to? To tutaj takie proroctwo, a tu takie? I w końcu nie wiedzieli, kogo słuchać. I naprawdę zaczęliśmy się od siebie oddalać. Nie było takiego porozumienia. I zaczęli się modlić. Boże, ja znowu zostaję sam. Taka grupa. 120 osób i ja dalej sam zostaję, bo oni mnie nie rozumieją. Oni nie rozumieją tego, co ja przeżyłem. I modliłem się. Boże, daj mi jakieś osoby, które będą mogły słuchać słowa, które będą mogły być ze mną, żebyśmy się razem modlili, bo ja potrzebuję społeczności. Ja jestem sam. I wtedy właśnie Bóg postawił na mojej drodze dwie osoby, dwie dziewczyny, które były w odnowie. Nie będę szczegółów opowiadał, bo bym musiał przedłużać, ale krótko powiem, że Bóg otworzył ich serce i w ten sposób mogłem im przekazać to, co Bóg mi powiedział, podzielić się tym. I one ze mną razem zaczęły szukać Boga. Spotykaliśmy się, czy one przychodziły na plebanie, czy gdzieś razem szliśmy, czy jechaliśmy gdzieś. I do Słowa Bożego, do Biblii. To jedna z tych dziewcząt, która obecnie jest moją narzeczoną, to jej matka Biblię jej wszystkie pochowała. Nic innego nie robisz, tylko czytasz Biblię. Kiedy ty się czym innym zajmiesz? A normalnie takie łaknienie, że ona tylko dniem i nocą Biblia, wiesz. To po końcu do ubikacji chodziła i Biblię czytała, bo nigdzie indziej nie mogła tego robić, bo miała pochowane wszystkie Biblie. Ale pomimo tego spotykaliśmy się dalej, trwaliśmy w tej społeczności. Ale no niestety, pozostali ludzie, którzy byli w odnowie tej grupie, po prostu stanęli przeciwko nam i zaczęło się prześladowanie. Zaczęło się prześladowanie, niezrozumienie. I ci ludzie byli na spotkaniach, oni słuchali, ale miałem wrażenie, że oni słuchają jednym uchem, a drugim zaraz wypuszczają, że to słowo do nich nie dociera, że tak jakby jakiś mur się zbudował w tych ludziach. I no po prostu modliłem się za tych ludzi. I przyszedł koniec siódmego roku mojej pracy w Strzegomiu. Biskup już prawdopodobnie wiedział o pewnych moich wyskokach, o tym odważnym głoszeniu, bo wyobraźcie sobie, że Bóg dawał mi taką odwagę, że już na ambonie zacząłem tak między wierszami dużo mówić na ten temat. Głosiłem kazania, tak gorliwość mi taką Bóg dawał, że jak miałem mszę wieczorem w tygodniu, to na każdej mszy było kazanie. To nie było tak, że tylko w niedzielę, tylko wszędzie, gdzie odprawiałem wieczorem, zawsze było kazanie, zawsze 10 minut, ale słowa. Żeby przemycić to słowo po prostu, bo w całej tej liturgii to się gubiło trochę, bo wiesz, potem to podniesienie i tak dalej, te wszystkie sprawy, ale mimo tego wszystkiego to słowo, tak jakby przemycić tę prawdę, przemycić to. Korzystałem z każdej okazji, żeby właśnie głosić i stąd właśnie ludzie mieli możliwość słuchać, ale też były komentarze na ten temat. I gdzieś tam kuria się dowiedziała o pewnych takich już wyskokach i wtedy przeniesienie do Zgorzelca. To jest 120 km od tej miejscowości, a więc no przypuszczam, że to było tak daleko zrobione, żeby po prostu nie odłączyć w ogóle od tej społeczności. I na moje miejsce dali księdza maryjnego. Do Medjugorje jeździł z pielgrzymkami i w tej chwili modlę się za grupę odnowy w Strzegomiu, bo w tej chwili całują relikwie siostry Faustyny Kowalskiej na kolanach. To są ludzie, z których wielu zostało ochrzczonych Duchem Świętym. Przyjęli Ducha Świętego. Ja tam posługiwałem, a dzisiaj, wierzcie mi, jeżdżą na pielgrzymki do Medjugorje i na kolanach całują relikwie. Nie wiem,
po prostu zamknięte serca, zaśnienie umysłu, zaślepienie. I nie rozumiem tego, i pozostaje mi się tylko modlić za tych ludzi. Panie, otwórz im oczy. To są cenni ludzie, przecież oni szczerze Ciebie szukali. Ale jakiś, tak jakby jakaś zasłona na ich oczach, wierzcie mi. I wierzę, że to jest skutek bałwochwalstwa, że ten ksiądz ich pociągnął do Maryi i w ten sposób tak jakby łuski na ich oczy spadły. I dzisiaj są już bardziej ślepi niż byli wtedy, kiedy ja odchodziłem z parafii. I trafiłem do Zgorzelca. Nowa parafia, nikt mnie tam nie zna, więc od razu na ambonę i Słowo Boże. I Słowo Boże, wiesz. I naprawdę Bóg ujął serca wielu ludzi. Miałem takie przekonanie, wierzcie mi, że gdybym nie miał proboszcza nad sobą i żeby biskup nie był, to chyba ci ludzie to sami by wynieśli figury i obrazy z kościoła. Poważnie. Przecież aż im szczęki opadały, wisieli mi na języku, dosłownie jak Słowo Boże szło, to słuchali, a mucha nie przeleciała. A więc jednego mogę powiedzieć, że naprawdę wśród katolików jest wielu szczerze szukających, pragnących Boga, tylko nie ma im kto głosić. Nie ma im kto głosić tej prawdy. I moje przekonanie było takie, jak znalazłem się w Zgorzelcu, ja już zacząłem czuć pewne takie wyrzuty sumienia. Wiecie, na czym to polegało? Taki konflikt w sumieniu, że z jednej strony znam Słowo Boże, ale z drugiej strony muszę robić coś, co jest wbrew temu Słowu, jako ksiądz. Na przykład, wiem, że w Biblii nie ma nigdzie napisane, że Maryja została wzięta do nieba. A ja od październiku prowadzę nabożeństwo różańcowe i muszę powiedzieć, tajemnica czwarta, chwalebna, w niebo wzięcie Maryi Panny. Przecież to jest herezja. No jak to przejdzie przez moje usta? Więc robiłem co mogłem, dałem ministrantowi mikrofon, mówię, zapowiadaj tajemnicę. Potem mówiłem zdrowaś Maryjo tylko do połowy, a drugą połowę ministrant, nie? Po prostu już nie chciałem tej drugiej połowy, bo to jest niebiblijne, prawda? Do połowy to anioł mówił, no to jeszcze można, nie? A dalej już nie. Po prostu chciałem być wierny Biblii do końca. I no ale ciężko było, naprawdę trudno było. Było nabożeństwo, nie wiem czy wiecie co to jest nowenna, taka środowe nabożeństwo, też do tak zwanej Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I znowu, muszę klęknąć przed obrazem i mówić, zamiast do Boga, to mówić, Maryjo, wysłuchaj nas, Maryjo, uzdrów mojego syna. Zacząłem zmieniać te teksty. Zacząłem mówić, Boże, uzdrów i tak dalej. I właściwie, co ja robię przed obrazem Maryi, jak ja się do Boga modlę? Wiecie, to chodziło, w końcu się proboszcz zdenerwował i mnie wyrzucił z nowenny, nie? No jakby... No byłem wolniejszy, bo nie musiałem tego robić, ale no, kolejne dylematy. Czytam list do Hebrajczyków, gdzie jest napisane, że Jezus raz na zawsze złożył ofiarę za nasze grzechy. I ta ofiara nie jest odnawiana, bo ona jest doskonała. A ja teraz codziennie muszę mówić, że Jezus umiera, prawda, w czasie tej mszy świętej i kolejny raz jest krzyżowany. Prawda? I ja to odprawiam, tę mszę. I wiem, że Słowo Boże mówi, że teraz jest czas Nowego Testamentu i że Jezus raz na zawsze umarł, a ja muszę codziennie Jezusa ofiarowywać Bogu. Jak On przecież sam siebie ofiarował, to zacząłem w mszale modlitwy zmieniać. Na przykład jest taki tekst, pamiętam to do dzisiaj, tam jest taki tekst, z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją. A ja zmieniałem z Marią Matką Jezusa. No ale oczywiście proboszcz przychodzi, jak ksiądz może takie święte teksty zmieniać? Przecież to jest straszne, co ksiądz robi. Ale wiecie, no ja słuchałem Boga. No co to dla mnie za święte teksty, jak jakiś tam papież wypisał to? To dla mnie to nie jest święte, dla mnie święte to jest to. Tutaj nie wolno nic zmienić, dopisać, ująć. Ale w mszale ja mogę zmieniać. No ale to się nie podobało. To się nie podobało mojemu przełożonemu. I zaczęły się takie konflikty pierwsze. I wiecie, i pracując w Zgorzelcu, głosiłem Słowo Boże i taka starsza parafianka chodziła za mną codziennie i tak mi truła głowę i mówi, nie przedłużam, nudzi wam się, czy mogę mówić?
Biblii. Truła mi głowę i mówi tak: proszę księdza, niech ksiądz założy krąg biblijny w parafii. Będziemy się spotykać na Biblii częściej, nie? Ja mówię: dobrze, proszę pani, ale ja posłucham, co Duch Święty ma do powiedzenia. Jeżeli Bóg mi powie, że mam to prowadzić, to wtedy tak. I zacząłem się o to modlić. Boże, pokaż mi, czy to jest Twoją wolą, żeby tu był krąg biblijny. I faktycznie ta kobieta tyle razy chodziła za mną, że w końcu Słowo Boże do mnie przemówiło, że jeżeli ktoś przychodzi o chleb i nawet jeżeli śpisz już w łóżku, to z powodu jego natręctwa daj mu to, o co prosi, nie? No to w końcu mówię: dobrze, jak ta kobieta jest taka natrętna, to założymy ten krąg biblijny. I to była odpowiedź od Boga. No i oczywiście ogłosiliśmy krąg biblijny, więc z całego Zgorzelca, nawet z innych parafii ludzie przyszli na to spotkanie. I teraz pierwsze spotkanie to było takie, tak się przyczajałem trochę, bo nie wiedziałem, co robić, nie? Bo to wiesz, pierwsze spotkanie, ja jestem księdzem, noszę sutannę, koloratkę i teraz no przecież nie wyskoczę z czymś, co... No i musiałem uważać na to, co mówię i tak dalej. No i po tym spotkaniu byłem z takim niesmakiem, wyszedłem, że właściwie to mówiłem tam takie rzeczy, które nikogo tam ani nie raziły, ani nikomu nie przeszkadzały. To było takie memłanie takie, nikogo to nie ruszyło. I klęknąłem i mówię: Boże, co ja mam robić? Powiedz mi, czy ja mam na tym kręgu biblijnym głosić to, co Kościół katolicki mówi, czy to, co Biblia mówi? No i słyszę tylko: ty wiesz w sercu, co masz mówić, dlaczego mnie pytasz? Przecież wiesz, że Słowo Boże to jest Słowo Boże. I wtedy odważyłem się głosić Biblię i zacząłem niestety atakować doktryny katolickie na tym kręgu. Zacząłem po prostu pokazywać, że to jest nauka wymyślona przez ludzi. To nie jest od Boga. To jakiś papież usiadł, napisał, ustanowił i ludzie w to wierzą. Ale to ludzie ustanowili, nie Bóg. A więc pokazywałem to wyraźnie. I doniesiono to proboszczowi. Doszło to do uszu proboszcza i znowu się zaczęła taka zimna wojna, że proboszcz mówił tam do kogoś, ja tylko słyszałem z trzecich ust, że przyjdzie skontrolować nas na zajęcia, co my tam głosimy, bo słyszy, że jakieś herezje są głoszone. Nie? I od razu nie przyszedł proboszcz, to był jeszcze czas. No i akurat przyszła kolęda, na kolędzie to miałem przerwę, bo musiałem zbierać koperty po domach, prawda? Więc chodziłem miesiąc czasu po kolędzie i zbierałem koperty. No i to była taka przerwa. Nie obrażacie się, że tak mówię, zbierałem koperty. Bo na jeden dom jest 4 minuty, 5, to co tam zrobisz? Podpiszesz zeszyty dzieciom, rozdasz obrazki i weźmiesz kopertę. To nie ma czasu na jakieś rozmowy duszpasterskie. 60 rodzin na dzień miałem na przykład wyznaczone. No to 5 minut na dom wychodziło. To jak miałem jakąś starszą babcię, to z nią minutkę, obrazeczek, błogosławieństwo, już czmych do drugiego domu. Jak było tam więcej dzieci, to posiedziałem 10 minut w tym domu na koszt tego domu, w którym byłem tylko tam minutę. I tak jakoś wychodziłem na tym, że kończyłem w terminie tą kolędę w danym dniu. I była taka przerwa i nic się tam zasadniczo nie działo, ale kiedy skończyła się kolęda, pamiętam, że biskup diecezjalny wystosował takie pismo do księży, że zaprasza wszystkich księży na takie spotkanie. I to było rocznikami. I akurat mój rocznik wypadał tam na pewien dzień, gdzie miałem przyjechać i tak naprawdę to chodziło tylko o podpisanie listy. Żeby było, że byłem, nie? Że zaliczyłem. I ja mówię: no nie będę obłudny, co ja tam pojadę podpisać listę, żeby ludzie widzieli, że ja tam przyjechałem? Ja to mam zrobić dla Boga. Ale co tam będzie dla Boga? Co tam będzie Bożego na tej konferencji? Nic tam nie będzie. I nie pojechałem na to. I dostaję pisemne upomnienie od biskupa z kurii, że jest zaniepokojony moją formacją duchową, co się dzieje z moim kapłaństwem i żebym pisemnie uzasadnił powód swojego nieprzybycia. To było tak już postawione wręcz na ostrzu noża i nogi mi się wtedy ugięły, wiecie? Ja nie byłem jeszcze przygotowany na jakiekolwiek decyzje, ale pierwszy raz mi się ugięły nogi, że ja będę musiał się wytłumaczyć biskupowi. I co ja teraz zrobię? I wpadłem w taką determinację, jakiś taki gniew się w moim sercu pojawił. Ja tylko przełknę trochę wody. Pojawił się taki gniew,
że wziąłem list do Tymoteusza i zacząłem pisać list do mojego biskupa i zacząłem biskupa przekonywać, że on nie ma racji, że błądzi, że zrobił sobie z diecezji własne podwórko i tak dalej, i tak dalej, wiesz, i tak ostro. Ostro. I zacytowałem, że biskup powinien być mężem jednej żony. Tak jest w Biblii napisano. Przecież nic nie wymyśliłem. I ten list już miałem w komputerze, już miałem go drukować, nie? No, wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby ten list wylądował na biurku biskupa. Prawdopodobnie by wpadł w jakąś furię, nie? W każdym razie zawahałem się i nie wysłałem tego listu, ale pojechałem do pastora, do Strzegowia, tam gdzie Asia i Agata chodziły do zboru. I pojechałem tak cichaczem w koloradce wieczorkiem jak Nikodem, nie? Żeby mnie nikt nie widział, do pastora, no żeby się o radę zapytać, co ja mam robić, pastorze. No i opowiedziałem pastorowi drogę swojego życia. To, że spowiadałem się u takiego księdza, powiem jeszcze w międzyczasie, że ten człowiek już nie jest księdzem, bo on odszedł wcześniej ode mnie z kapłaństwa, też poznawał słowo i wyszedł z kościoła. I po prostu mówię pastorowi, a pastor do mnie tak, Czesław mówi, ja bym na twoim miejscu już jutro się spakował i wyjechał z tego kościoła. A ja mówię, jutro? Ja nie jestem przygotowany. Ja jeszcze samochód na raty spłacam, jeszcze chciałem po kolędzie przejść. Jeszcze sobie planowałem to, tamto, a tu nagle ja mam odejść z kościoła, a gdzie ja znajdę pracę, a gdzie ja będę mieszkał, a co mama powie? Wiecie, od razu takie blokady, nie? Ale on mówi, no zrobisz tak jak uważasz, ale słowo Boże jest jasne. Bóg mówi, wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, nie? Zacytował mi tutaj Izajasza, 2 Koryntian, bodajże 6 rozdział, tam też jest, wyjdźcie spośród nich. I ja z tym wracam do domu i nie śpię całą noc w zgorzelcu i sobie tak zaczynam jeszcze z Bogiem rozmawiać. Nie, mówię, Panie Boże, ja będę klosem. Będę chodził w sutannie, ale tak naprawdę będę pracował już dla Ciebie i będę ludzi wyrzucał z kościoła, nie? Spowiadałem w konfesjonale, wiesz, na wielkanocnej spowiedzi i kilka osób się spowiada, a ja mówię, nie chodź do kościoła katolickiego. Ksiądz katolicki spowiada. Śmieszne, nie? Ale to jest taki absurd. Co ja tu robię? No to jakie jest moje świadectwo? Innym mówię, żeby nie chodzili, a sam dalej odprawiam mszę i chodzę do tego kościoła i przewodniczę zgromadzeniu, a ludziom mówię, uciekajcie stąd. I to było takie rozdwojenie jaźni po prostu. Obłuda, no nic innego. Udawanie po prostu. Ale jeszcze, no, wątpiłem w to i jeszcze na drugi dzień jako pastora wróciłem, pojechałem do Kamiennej Góry do przyjaciół, którzy byli w kościele zielonoświątkowym, a których kiedyś znałem jako katolików. I mówię, im opowiadam i tam ta przyjaciółka mówi tak do mnie, słuchaj, Marek, śpieszysz się tak mocno, śpieszy ci się? No ja mówię, ja, słuchaj, ja nie wiem, ale ja chyba będę musiał odejść. Spokojnie, Marek, wiesz co? Rozmawialiśmy z Darkiem. Darek Suszek to właśnie ten były ksiądz, który w Janowicach mieszkał. I o, wiesz co on nam mówił? Że jak on odchodził, to on teraz żałuje jednej rzeczy, że nie zrobił. Że jak wiedział już, że odejdzie, to on by dzisiaj takie kazania zambony dawał, że ludziom by oczy wychodziły na wierzch. Marek, słuchaj, nie zależy ci na tym? To zrób tak, mów, a oni cię sami wywalą z tego kursu. No i wtedy wróciłem, napisałem bardzo uprzejmy list do biskupa z przeprosinami i tak dalej, łagodnie, wszystko elegancko, żeby zadowolić jakoś tam biskupa, ściemnić trochę. I zacząłem głosić słowo. Wszedłem do szkoły na religię, wiesz. Miałem 30 egzemplarzy Biblii, porozdawałem uczniom, czytamy Biblię, nie? I od razu wyświetliłem film Bramy Nieba i Płomienie Piekła, nie? No a jedna osoba mówi, podnosi rękę, proszę księdza, a gdzie jest czyściec? A ja mówię, wiesz co, czyśćca nie ma. Blada, nie? Czyśćca nie ma, to kłamstwo, to ludzie wymyślili. Ja, ale słuchaj, nikomu nie mów, bo wylecę.
I tak się działo, że na religii mówiłem coś, ale na końcu mówiłem, tylko nikomu nie mówcie, bo wylecę, nie? A i tak mówili. To przecież to wiadomo, Jezus też mówił, idź, ale nikomu nie mów. To tym bardziej rozpowiadali, nie? I to właśnie działało na takiej zasadzie, ja nie wiem dlaczego, ja się bałem o swoją skórę i dlatego to mówiłem, nie? Nikomu nie mówcie, ale to działało odwrotnie. I wtedy już taką determinację wszedłem, że głosiłem z całą odwagą. Pojechałem na wioskę, jeździłem na taką filię i tam był miesiąc maj. 3 maja było Królowej Polski i kazanie. I to tak parafrazuję, ale mówiłem wtedy, Maryja Królowa Polski, to co ona jest królową pijaków? Ona chce być królową tych Polaków, tych ludzi zepsutych, tego gnoju, tego zła. Jaka królowa? I normalnie, wiecie, to było ostre. I po tym cała wioska się poruszyła. Delegacje do proboszcza zaczęły przyjeżdżać, nie? I już czułem, że mi się grunt pod nogami zaczyna palić. Krąg biblijny, doszło do tego, że zaczęliśmy się znowu spotykać i ta starsza pani mówi, proszę księdza, co nas tu będą podsłuchiwać? Idziemy do mnie do domu. Poszliśmy do niej do domu, zrobiliśmy wieczerzę normalnie z chlebem i winem. Oczywiście najpierw spławiliśmy tych szpicli, tych, którzy donosili, bośmy już rozgryźli, kto może donosić proboszczowi, tych ludzi spławiliśmy. Zostaliśmy w takiej małej grupce i tam zacząłem zwiastować słowo i oni pytali, łaknęli. No to ja mówię, będę wam odpowiadał na pytanie i dalej, dalej, dalej. I zaczęły im się otwierać oczy, nie? I w ten sposób no, stworzyliśmy taką grupę domową, która zaczęła się potajemnie spotykać, bo proboszcz dowiedział się o tym, że spotkaliśmy się w domu, zrobił aferę i przyszedł na spotkanie kręgu biblijnego. I pamiętam do dzisiaj, jak zaczął właśnie już wprost mówić, że jest zaniepokojony, bo tutaj herezję głoszą, nie powiedział kto, ale patrzył się na mnie. A wtedy taka jedna starsza parafianka, ja byłem zaszokowany, bo ja myślałem, że ona tylko umie przebierać różaniec, nic więcej nie potrafi, nie? A ona wstała i powiedziała tak, proszę księdza proboszcza, my nie chcemy już tego babskiego bajdurzenia z ambony słuchać. My chcemy Słowa Bożego. A ksiądz Marek nam głosi Słowo. Ten się czerwony zrobił proboszcz, zadławił się własnym oddechem i wyszedł z salki. No i to już było takie apogeum, że proboszcz chciał po prostu się ze mną spotkać. I wyobraźcie sobie, nie bajeruję, ale obserwowałem coś takiego, że byłem podsłuchiwany, na przykład mówiłem kazanie i nagle gumowe ucho z zakrystii się drzwi uchylają i co tam jest na tym kazaniu. Był młodszy wikary, kolega, który donosił proboszczowi po prostu i podsłuchiwał kazania. Siedział czasami w konfesjonale, gdzie było zgaszone światło i też po kazaniu zaraz wychodził. Widać było, że wychodzi nagle, wyłania się z konfesjonalu, więc siedział tam, słuchał. Organista jeździł za mną samochodem i śledził mnie, gdzie jadę, nie? Dosłownie takie podchody się zaczęły, no takie dziwne. Ja musiałem też uciekać, umykać, chować się, tak, no i taka zabawa właściwie można by było powiedzieć. I to już tak nabierało siły, no i przyszedł miesiąc maj i akurat miałem nabożeństwo majowe prowadzić w parafii. To było w tamtym roku, w maju, w 2001. I przyszedł maj i proboszcz przyniósł mi taką kartkę i mówi, proszę księdza, tu jest program nabożeństwa, proszę się do tego dostosować, tu proszę modlitwę najpierw do Maryi, litanię zaśpiewać, potem proszę czytankę o kardynale Stefanie Wyszyńskim przeczytać, coś tam jeszcze i potem zrobić wystawienie Najświętszego Sakramentu. Ja sobie tak myślę, no jak to Pan Jezus na samym końcu? Ja zrobię odwrotnie, to wystawienie zrobię na początku. No i odwróciłem to, proboszcz akurat pojechał, więc kartkę do kosza, własny program nabożeństwa, nie? Więc początek, wystawienie, a później zamiast czytanki wziąłem Biblię, kazałem ludziom wstać i przeczytałem Ewangelię z 2 rozdziału Jana o Kanie Galilejskiej. I tam Maria mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. I na tym fragmencie Bóg dał mi taką odwagę, takie poselstwo, że powiedziałem kazanie odważnie i mówiłem, ta Maryja, ta tutaj, która tu w tym kościele stoi, to nie jest ta prawdziwa Maria. Ta z Biblii to jest inna Maria zupełnie.
to ona nie chce, Maria nie chce, żeby jej obrazy czczono. Ona nie chce się wywyższać. Ona nigdy nie chciała być na pierwszym miejscu. Ona zawsze była pokorna, cicha. Ona była służebnicą pańską, ale ona nigdy nie chciała, żeby ją ludzie czcili. Tak powiedziałem. I zrobiło się poruszenie w parafii i też od razu proboszcz został zawiadomiony o tym. No i już po prostu to wzbierało na sile, na tyle, że ja zacząłem słyszeć już, że nie mam innego wyjścia. A jeszcze jedna rzecz była. Jeszcze tak głosiłem słowo i właśnie to, co mnie jeszcze zatrzymywało w kościele, to, że ja będę głosił słowo, żeby ci ludzie zobaczyli tę prawdę. Ale wiecie co? W poniedziałek ja miałem mszę i głosiłem kazanie, prawda? I powiedziałem w tym kazaniu na przykład, że to Jezus jest cały twój, to papież powinien powiedzieć Jezusowi cały twój, a nie Maryi cały twój. I dlatego Jezu, my chcemy być cali, do ciebie należeć, nie do Maryi. Na drugi dzień proboszcz wychodzi na mszę i kazanie ma i mówi, Maryja jest fundamentem Kościoła. Wiecie, to jak ktoś tak usłyszy, czy ktoś z was zgodziłby się z takim zdaniem, Maryja jest fundamentem Kościoła? Przecież to jest herezja. Przecież Jezus jest fundamentem Kościoła. Ale to w kazaniu było powiedziane. Dlaczego? Żeby obalić to, co ja wcześniej powiedziałem, co Bóg przeze mnie powiedział. A więc dlaczego? A więc wciągano katolików z powrotem w kłamstwo, w doktrynę, prawda? Więc tutaj mi któryś z pastorów opowiadał o takim spotkaniu ekumenicznym, że pojechali do kościoła katolickiego na spotkanie ekumeniczne, no i oczywiście tam pastor coś wygłosił, a słyszy, jak dwaj księża rozmawiają. Słuchaj, jak on pojedzie, to my wszystko wyprostujemy. No rozumiecie, w czym rzecz? Że praktycznie co z tego, że przeze mnie Bóg będzie mówił słowo, jak wyjdzie fałszywy prorok i będzie mówił zupełnie odwrotnie, od diabła będzie mówił, a ludzie, którzy nie mają duchowego rozeznania, oni i tak będą go słuchać i będą robić to, co on im każe robić. Więc no, zobaczyłem, że moja obecność już jest bezcelowa w tym kościele. Nie mam tutaj nic do roboty, bo ja wydawało mi się, że zreformuję kościół, że cała parafia się nawróci. Ale cóż ja mogę wobec takiej potężnej mafii, jaką jest Kościół katolicki? Prawda? Cóż ja mogę? Ja jeden ksiądz, co ja mogę zrobić, nie? I w tym momencie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko czekać. I cały czas czekałem, że dostanę pismo, że biskup mnie wezwie do Legnicy, do kurii na rozmowę i że po prostu mnie wyrzuci. Ale ten dzień nie nadchodził. Już kończy się maj, przyszedł 7 czerwca. Wiecie, za tydzień Boże Ciało miało być, nie? I ja się tak modlę, Jezu, Boże Ciało, i ja będę musiał na ulicy klękać przed białą hostią? Przecież to jest bałwochwalstwo. Jak to możliwe? Boże, ratuj mnie, nie pozwól, żebym ja był na tej procesji. A dziekan Zgorzelecki zwołał wszystkich księży i kazali mi pilnować dzieci sypiących kwiatki na procesji. Byłem odpowiedzialny za sypanie kwiatków. Jak to? Przed człowiekiem będą sypać kwiatki i ja będę tego pilnował? Boże, ratuj mnie! I tak się modliłem. I akurat to było, spotkanie było w poniedziałek, a w środę proboszcz przyszedł na śniadanie i zawołał mnie i on już był sam, gospodyni gdzieś tam się schowała i proboszcz został sam, więc wiedziałem, że szykuje się bardzo poważna rozmowa. Zawołał mnie do siebie i mówi, proszę księdza, dlaczego ksiądz tak tutaj robi, dlaczego ksiądz na odpust nie pojechał wczoraj. Po prostu już się zaczęło. I wtedy ja już nie mogłem dalej kłamać. No co będę mówił? Mówię, proszę księdza proboszcza, ksiądz słyszał moje kazania. Ja naprawdę poznałem prawdę, czytam Biblię i poznałem Słowo Boże. I proszę księdza proboszcza, proszę mi wierzyć, ale ja chcę czynić to, co mi Bóg mówi. Nie będę czynił to, co mi ludzie każą robić. Ja idę za Bogiem, poznałem Słowo Boże i dlatego składam rezygnację. Proszę napisać w moim imieniu do biskupa, że ja odchodzę, składam swój urząd, rezygnuję.
nie chce już pracować dalej jako ksiądz. Proboszcz normalnie zbladł, on się chyba nie spodziewał takiej reakcji z mojej strony. I zaczął mnie jeszcze tam nakłaniać, a niech ksiądz to przemyśli, a może ksiądz pojedzie do jakiegoś drugiego księdza, który rozwieje księdzu te wątpliwości, może księdza przekona i tak dalej. A ja mówię nie, proszę księdza proboszcza, ja chcę naprawdę złożyć rezygnację, proszę mi pomóc. No to proboszcz mówi, dobrze, to ja zadzwonię do biskupa i jak biskup będzie miał czas, to księdza przyjmie. No i faktycznie to było w środę, tydzień przed Bożym Ciałem, w środę. I zadzwonił i na piątek było umówione spotkanie, więc pojechałem. Ale biskup powiedział, dobrze, ale z proboszczem. Ja myślałem, że będziemy w cztery oczy rozmawiać. Niestety musiałem jechać z proboszczem. Proboszcz pojechał przede mną pierwszy wcześniej, a ja dopiero później pojechałem. Więc nie wiem, czy oni się ze sobą dogadywali wcześniej, czy nie. Nie mam pojęcia. W każdym razie, jak już wszedłem, to proboszcz już był i z biskupem, prawda? Ja wszedłem do tego pokoju i modliłem się tak szczerze, naprawdę, że chciałem biskupowi, tak jak Paweł przed Festusem, bronić prawdy. Miałem Biblię, miałem przygotowane fragmenty. I modliłem się, Boże, daj mi tę siłę, żebym mógł głosić. Ale wierzcie mi, nawet mi nie pozwolono otworzyć Biblii. Z urzędu. Potraktowano mnie po prostu jak takiego podwładnego, a tutaj siedział urzędnik z brzuchem, prawda, w czarnej sutannie z takim bordowym pasem. No i oczywiście przez półtorej godziny rozmawialiśmy i właściwie cały czas oni byli górą. Normalnie wyszło na to, że to ja jestem obłąkany, że psychicznie chory jestem. Biskup zaczął mówić, to był biskup pomocniczy. Mówi, my znamy takich jak ty, już takich dwóch było przed tobą i też tak samo mówili. To chodziło o Darka i o tego Piotrka, u którego ja byłem do spowiedzi. Nie? Byłem już trzecim księdzem. I on mówi, my znamy, to jest takie psychiczne rozdwojenie jaźni. Jakiś urlop, coś, no naprawdę potrzeba. I tak po prostu, no wyszło na to, że po prostu oni mają rację, oni są czyści, to ja się mylę. Ale zostawiłem to. Przez półtorej godziny rozmawialiśmy, biskup położył mi kartkę na biurku, mówi, pisz podanie do ordynariusza o zwolnienie z funkcji, rozpatrzymy i dostaniesz odpowiednie pismo. No i wtedy biskup zaznaczył, już dzisiaj, od dzisiaj nie wolno ci odprawiać mszy, nie wolno ci spowiadać, nie wolno ci udzielać sakramentów i tak dalej, jesteś zawieszony. Ja już wróciłem na parafię, biskup mi pozwolił do końca roku szkolnego uczyć jeszcze i normalnie byłem na parafii, jadłem posiłki, ale już nie wypełniałem funkcji księżowskich. Ludzie się zaniepokoili w parafii, gdzie ksiądz Marek jest, co się z nim stało? Widzieli mnie tylko czasami, jak w koloradce do szkoły szedłem, ale już mnie nie widzieli ani w sutannie, ani w kąży. Nie odprawiałem już mszy, ale chwała Bogu, bo na Boże Ciało byłem na Czklarskiej Porębie. Więc Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Nie byłem na procesji już. Byłem w Czklarskiej Porębie i wielbiłem Boga w przyrodzie. Chwaliłem Pana w górach. To jest piękne. Bóg jest naprawdę łaskawy. No i po tym spotkaniu z biskupem ja już byłem taki lekki, już wydawało mi się, że to koniec. Już mogę zbierać pudełka i będę się pakował. A tutaj za tydzień dostaję telefon. Biskup, ordynariusz cię wzywa na rozmowę. Ja. I znowu mnie takie dreszcze. Jeszcze jeden biskup, teraz główny biskup będzie mnie przesłuchiwał. No, ale modliłem się i Bóg dał taką odwagę, że stanąłem przed tym głównym biskupem. No i biskup mówi, ciebie szatan opętał. My znamy takich, właśnie ty służyłeś Duchowi Świętemu i cię diabeł zwiódł i ty teraz rozbijasz Kościół Chrystusowy. I co ty narobiłeś? A dlaczego ty w ogóle odchodzisz do zielonoświątkowców? A ja w międzyczasie poznałem Darka Suśka w Janowicach i tam pastor Marek Tomczyński przygotował dla mnie pokoik już. Także już wiedziałem, że jak odjadę z parafii, to będę w Janowicach mieszkał. Nie? Bóg przygotował dla mnie miejsce. Bo byłem już w takiej determinacji, jak wychodziłem z kościoła, że ja byłem gotów pod mostem spać, ale nie będę tutaj. Ja chcę pełnić wolę Bożą, ale mogę spać pod mostem. Ty, Panie, powiedziałeś, jeżeli ktoś straci swoje życie z mego powodu, to je znajdzie. To ja chcę stracić swoje życie. To będę pod mostem spał, ale będę wierny Tobie, wierny Twojemu Słowu. I to była taka determinacja, że naprawdę nie zastanawiałem się nad tym, a gdzie będę mieszkał, a czy znajdę pracę. Nie. Jedyne, co było we mnie, to odejdź, bo Bóg tego chce od ciebie.
i poszedłem za tym. I nie mieszkam pod mostem. I to jest piękne. I mam co jeść. I na razie mam zasiłek jeszcze po pracy w szkole. A więc Bóg mnie utrzymuje. Musiałem sprzedać samochód, ten, który miałem na raty. Miałem polówkę, no niestety. Ale z radością to zrobiłem. Maluchem jeszcze teraz. Ale z radością dla Pana wierzę, że Bóg tego ode mnie chciał i że Mu służę, Jemu służę i nadal Mu służę. I to jest piękne. Ja pragnąłem służyć Bogu od dzieciństwa i nadal pragnę. Moje pragnienie się nie zmieniło. Ono jeszcze wzrasta. Ja naprawdę chcę służyć żywemu Bogu. Chcę być Jego ustami i chcę sam być przed Nim czysty. Muszę czuwać, muszę uważać, żeby mnie szatan nie zwiódł. Żebym mógł być czytelnym świadectwem dla innych katolików, którzy szukają, zastanawiają się i może nawet czytają fakty i mity, ale jeszcze nie wierzą, ale jeszcze się zastanawiają. Więc naprawdę szukaj żywego Boga, nie Boga religii, nie Boga liturgii, ale Boga żywego, który jest duchem. Bóg jest duchem, potrzeba, aby Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. I takich czcicieli chce mieć Ojciec. A więc Boga wielbimy i na tym miejscu. I te święta wielkanocne w tym roku to są najpiękniejsze święta w moim życiu. Bo ja teraz sercem wielbię Pana. Nie muszę być już ubrany w złote szaty. Nie muszę świeczki zamaczać w misce, prawda, i śpiewać światło Chrystusa. Ale nie muszę jajek święcić na Wielkanoc, prawda, w koszyczkach. Tylko mogę wielbić Pana sercem i oddawać Mu swoje życie, Jemu chwałę, Jemu oddawać cześć. Wiele można by było tutaj mówić, ale wiem, że i tak wszystkiego nie wypowiem. To jest krótkie świadectwo, no, wygląda krótkie, ale wiele by można było mówić. Wiem, że więcej Bóg dopowie. Nie wiem, czy brat pastor pozwoli, jeżeli będzie taka możliwość, to gdyby ktoś z Was miał jakieś pytania w związku z pracą księdza, czy z moją osobą, czy w ogóle z doktryną Kościoła, to proszę się nie bać pytać, możecie jeszcze skorzystać z tego, na ile będę wiedział, będę umiał, będę się starał odpowiedzieć. Pragnę nadmienić jeszcze, że zamieszkałem w Janowicach 21 czerwca wtedy i 8 lipca przyjąłem chrzest. Bóg mnie tak napierał, bo ja miałem odłożyć chrzest pół roku później, ale natychmiast przyjmij chrzest. Czytałem akurat któryś tam z listów Pawła, natychmiast przyjmij chrzest i wiedziałem, że nie mogę czekać. I 8 lipca przyjąłem chrzest. Teraz w tamtym roku jesienią zaręczyłem się i 8 czerwca chcę poślubić moją umiłowaną. Jeśli Bóg pozwoli, to będziemy razem przez życie i też przez wiarę idziemy w życie, bo tak naprawdę nie mam żadnej gwarancji, czy będę miał stałe mieszkanie, czy znajdę stałą pracę. Wchodzę w życie przez wiarę, wierzcie mi. Przez wiarę. Ja nic nie wiem, co jutro będzie, nie wiem, co pojutrze, ale wiem, że jest Jezus. I On będzie się troszczył o mnie. I wierzę w to, że Bóg się troszczy o swoje dzieci. Że On nie pozwoli tobie zginąć. Jeśli Mu zaufasz, jeśli Jezusa przyjmiesz do swojego serca, do swojego życia, jeśli weźmiesz do rąk ten miecz, Biblię, to Bóg cię nie zawiedzie. Bóg cię nie zawiedzie. I chwała niech będzie Ojcu, Jezusowi i Duchowi Świętemu. Jemu chwała, Bogu żywemu niech będzie na tym miejscu. To tyle. Amen.